Widzę moją kamienicę, widzę moje okno, w które świeci słońce. Łódź, wiosła, woda, morze, przyjaciele, rodzina, miasto, wyspa, świetlica. Moi rodzice się wychowali w Łodzi, mój brat się wychowuje, ja cały czas jeszcze. Z Łodzią wiążą się najwspanialsze momenty mojego życia. Jest to moje miasto rodzinne. Tu mieszkam, tu się wychowałem. Rodziłam się w Łodzi. Lubię to miasto. Zabytkowe kamienice, ulice, bloki, parki. Lubię Łódź za to, że jest ona moim miastem. Lubię czasami zapomnieć o otaczającym mnie świecie i zaśpiewać sobie piosenkę na środku ulicy. Nienawidzę, gdy jadę przez Łódź, widoku brudnych, śmierdzących, zaniedbanych kamienic. Kocham włóczyć się po galeriach handlowych, ponieważ mnie to uspokaja. Lubię chodzić do teatru i obcować ze sztuką, ponieważ bez tego moje życie nie miałoby większego sensu. Po prostu I love Łódź. Lubię sport, bo to jest moje hobby. Lubię rysować, sprawia mi to przyjemność, tworzenie czegoś nowego. Kocham śpiewać, bo śpiewanie wyrażą swoje uczucia, czy jestem smutna, czy wesoła. Boję się, że będę bezradna i nic nie zrobię, gdy na przykład ktoś będzie potrzebował ode mnie pomocy. Lubię Łódź za to, że jest ulica Piotrkowska, bo nocą wygląda pięknie. Jest dużo szkół, bo mogę wybrać, która najbardziej będzie mi odpowiadać. Lubię, gdy wszystko idzie po mojej myśli, bo jestem wtedy szczęśliwa. Lubię grać w gumę, bo lubię skakać. Kocham grać w siatkówkę, bo to mój ulubiony sport. Lubię huśtać się na huśtawkach, bo nigdy mnie to nie nudzi. Boję się utraty bliskich, bo boję się, że bez nich sobie nie poradzę. Nienawidzę, jak dostaję karę i nie mogę wyjść na dwór. Kocham jeździć na rolkach, bo się uczę różnych trików. Z
Lubię spędzać czas na świetlicy, bo są fajne zabawy. Lubię spędzać tutaj czas. W Łodzi jest najlepiej. Lubię grać na komputerze, bo szybko zlatuje mi czas. Boję się jeździć sama wieczorem MPK. Lubię gotować, bo moim gościom bardzo smakuje. Lubię Łódź za to, że ma fajne place zabaw dla dzieci i mogą się fajnie pobawić. Kocham tańczyć, tańce klasyczne, bo uczę się czegoś nowego. Lubię biegać, bo dzięki temu mogę pokonywać swoje słabości. Rysować, bo mogę się wykazać artystycznie. Chodzić na spacery, bo wtedy się wyciszam. Nie mam swoje miejsce, które odwiedzam, gdy chcę pobyć sama. Boję się śmierci, bo nie wiem, co po niej będzie. Kocham życie, bo jest największym darem. Tutaj są ludzie dla mnie ważni. Lubię spędzać czas z ludźmi, których lubię. Lubię pisać pamiętniki, bo można tam opisywać wszystko, co się działo na przykładzie z dzisiejszego dnia. Lubię Łódź za to, że jeszcze czuć dawne czasy. Lubię Łódź za to, że cały czas w tym mieście mieszkam i ciągle zauważam nowe ulice. Widzę różne budynki kolorowe. Właśnie Łódź mi się kojarzy z Piotrkowską, z manufakturą i z moim domem rodzinnym. Lubię Łódź za to, że jest fajnym miastem. Kocham czytać książki, bo dzięki książkom mogę ponieść się wyobraźni. Marzę, by mieć dom, duży ogród. Marzę o rodzinie, bo będę miała z kim dzielić swoje troski i szczęście. Uwielbiam książki, tak lubię też pisać, tylko potrzebuję weny. Marzę o tym, żebym zawsze była szczęśliwa. Marzę o zdrowiu dla moich bliskich. Marzę o zostaniu sławną siatkarką. Marzę o tym, żebym latała. Marzę o tym, by wystąpić na wielkiej scenie przed wielką publicznością. Czułbym się wtedy spełniony. Marzy mi się jeszcze spotkanie z aktorami, przeróżnymi. Chcę jeszcze bardziej poznać zarówno ich samych, jak ich pracę. A gdzieś pana wie, w Łodzi pana widziałem. Zapraszam do Łodzi. Mnie nie zależy na tym, żeby powstawały kolejne centra handlowe, kolejne dziwne imprezy. Mnie chodzi o to, żeby tym ludziom w Łodzi żyło się jak najlepiej, żeby oni z tego miasta nie wyjeżdżali. Lubię się powygłupiać, ponieważ czasem to pomaga w przezwyciężaniu trudów dnia codziennego. Marzę o tym, by w przyszłości dać sobie radę w życiu. Marzę o tym, żeby dostać się na dobre studia, bo chciałabym się dalej uczyć. Marzę albo zostać piosenkarką, pisarką tekstów, czy tancerką hip-hopu. Marzę o napisaniu piosenki dla Eweliny Lisowskiej, bo naprawdę ją lubię. Marzę o zwiedzeniu świata, bo bym chciała poznać nowe miejsca.
marzę o tym, żeby być szczęśliwą osobą w przyszłości. Marzę o salonie do projektowania mody, aby być sławną projektantką. Marzę, aby zbudować schronisko dla zwierząt, bo niektóre zwierzęta nie mają się gdzie podziać. Marzę o pełnej garderobie z ciuchami, żeby je cały czas przymierzać i zakładać. Żeby w Łodzi nie było tyle śmieci na ulicach, bo jest brudno. Marzę o tym, aby ludzie byli nawzajem do siebie życzliwi i się szanowali. Marzę, aby rysować, bo lubię, to jest moje hobby. Marzę mieć swój pokój i duży dom. Marzę zostać aktorką. Marzę, żeby wyremontowali w Łodzi zoo dla zwierząt, żeby zwierzęta czuły się lepiej. Ja może w przyszłości chciałabym zrobić jakiś projekt, gdzie biedne dzieci nie będą musiały wydawać pieniędzy ani prosić rodziców, którzy ich nie mają. Żeby miały jakiś plac zabaw i żeby miały taką gdzie świetlicę, gdzie zawsze mogą przyjść, najeść się i odpocząć. Chciałabym założyć w przyszłości taki swój dom dziecka. Ja bym chciała, że budzę się rano, jest bardzo ładne słońce, z radością chodzę do pracy i Łódź cała jest ucieszona, a nie taka szara i ponura. Tylko chciałabym mieć szczęśliwe życie. Marzę, żeby wszystkie kamienice były wyremontowane. Żeby zwierzęta nie błąkały się po ulicach. Żeby było więcej szkół. Marzę o tym, żeby dostać się do dobrej szkoły i robić to, co lubię. Marzę o własnej stadninie konnej, ponieważ lubię zwierzęta.
Łódź rozwija się tak szybko, tyle się w niej dzieje, tyle się buduje, że ja nie wiem, co będzie się działo za 2 lata w Łodzi, jak ona będzie wyglądała. A co dopiero 2050 rok. Technologia pójdzie w górę, to też ludzie się zmienią. Zaczną myśleć inaczej o tym, że trzeba dbać o środowisko, bo nic się nie zmieni, jeżeli sami o coś nie zadbamy. Ja bym chciał, żeby było w niej jak najwięcej kultury. Żeby kamienice, zabytkowe kamienice, które w niej mamy, nie wyglądały tak jak obecnie. Wyobrażam sobie Łódź, że wszędzie będzie bardzo duża technologia, nie będzie takich starych komórek, starych fabryk. Bym chciała, żeby był porządek na ulicach i żeby wszyscy siebie szanowali. Jest więcej placów zabaw dla dzieci, boisk, szkół nowych. Są nowe ulice, jeżdżą nowe tramwaje, autobusy. Będzie metro. I ludzie będą mieć pracę. Chciałabym na pewno, żeby wszystkie kamienice były wyremontowane i żeby Łódź była bardziej kolorowa. Więcej świetlic, dzięki którym dzieciaki będą miały spędzać gdzie czas, gdy rodzice będą pracować. Nowe technologie zaczną być wcześniej niż w innym mieście. Ogólnie, że Łódź będzie jedno z najładniejszych miast. Będzie dużo ludzi z uśmiechem na twarzy. Żeby Łódź była rozpoznawalna na mapie Polski i na mapie Europy.